Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy dzisiaj z Mordragiem. Dokąd lecimy, moi drodzy? Ano lecimy do nowego obozu. Więc cóż, lecimy, robimy dalej zadania, zwiedzamy kolejne obozy. Na razie obóz nowy, bagna. Później. Jak wiecie, musimy się pozbyć Mordraga, więc pójście z nim do nowego obozu to jest chyba idealny motyw, żeby się go pozbyć. Cóż, będzie zadanie dla Turusa wykonane. Czy ja nie zebrałam naprawdę tych piekielników tutaj, jak byłam wcześniej? Interesujące. No cóż, tutaj powinniśmy mieć w miarę drogę czystą. Nie rozmawialiśmy jeszcze z Kawalornem, tak na 1000%, bo sobie tego nie przypominam, żebym w tamte tereny szła. O, więc, no cóż, nie było ku temu okazji. Te tereny już znamy. Tak, więc chodźmy. Nie wiem, co czeka nas w nowym obozie, to znaczy nie pamiętam, które kwestie i jakie zadania są dodane przez moda. Mamy też obóz przemytników, który kazano nam odwiedzić Diego, jednakże byłoby to mądre z jednej strony, a z drugiej strony przydałoby się troszeczkę więcej siły, żebyśmy od razu tak nie padali, więc potrzebujemy do tego poziomów i wykonywania zadań. Może ewentualnie ekspienia na jakichś małych przeciwnikach, ale no cóż. I wydaje mi się, moi drodzy, że też nie będę przyspieszała raczej wycinania lasów. Orkowe ziele, ja już je chyba mam. Tu jest ścierwojad. Widzę, że Mordrak biegnie prosto na niego, więc... to jakiś plus. Super. Wydaje mi się, że i tak byśmy dostali expa, ale fajnie jest, jak się jednak samemu coś zabije. A nie kiedy ktoś was wyręczy. Przypomniało mi się, że te gobliny tutaj są. Paskudy. Dobra, jestem w stanie chyba teraz im coś zrobić wreszcie, nie? Witam, pan zardzewiały mi... O nie, nie ma nic w tobie. Przykro mi. Dobra. Zanim pójdziemy dalej, to pozbieramy te rzeczy tutaj. Mordrak sobie na nas poczeka na spokojnie. Też będziemy mogli porozmawiać z Kawalornem. Są chrząszczyki. Zostawię je może w spokoju. Chociaż to exp, wiecie. To exp, niestety. Exp, który nam się przyda. Niekoniecznie ich mięso, ale exp jest dosyć istotny. Nie wiem, czy Kawalorn nie ma zmienionego głosu. Cześć, Kawalorn. Co tu robisz? Jestem myśliwy. Tak, tak jak myślałam. Polej głównie na ścierwojady. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Tak, on uczy się skradania. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaj najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieś na tę samą wysokość, trzymaj oddech i strzelaj. Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt, ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. Jasne. Pokaż mi. Możemy przejrzeć, oczywiście on ma łuki, ale nie potrzebujemy tego. Ucznictwo, nauka też nam jest niepotrzebne. Nie wiem, czy on się fochnie, jak będę chciał otworzyć ten jego kufer. Wydaje mi się, że chyba nie, on się chyba nie focha. Tak, tutaj mamy oczywiście klucz do magazynu. Więc skoro tutaj jesteśmy, to również należałoby to zrobić. Tutaj właśnie są kryte szczury. Nie wiem, czy podchodzenie do nich pojedynczo ma sens, czy lepiej od razu. Ach. Ała, kretoszczurze. Ale widzę, że lepsze obrażenia już są zdecydowanie. Kretoszczur jest na 3 strzały. Nie na 5, czy tam na ileś. Całkiem okej. Trochę szkoda, że są ciemne. Wolałam, jak były kolorowe.
Tak, i jak widzicie, tutaj jest na pewno pewna rzecz zmieniona. Witam serdecznie, tutaj jest keret. Możemy sobie też to miejsce oczywiście obgrabić. Ja nie pamiętam, jakie są kody do skrzynek, a zresztą prawda jest taka, że kody będą pozmieniane, no bo to modzik. I mi się właśnie przypomniało, że powinnam sobie przygotować kartkę papieru, ale najpierw porozmawiajmy z keretem. Kim jesteś? Jestem pośrednikiem. To znaczy? Znam wielu ludzi. Kupców, wojowników, nawet paru magów. Czasem ktoś potrzebuje czegoś. Ja znam ludzi, od których można to wziąć. Czasem kupcy potrzebują również stałych dostawców. Jednak jesteśmy w kolonii karnej. Tu nikt nie jest w 100% pewny. I tu pojawiam się ja. Dbam o to, by nikt nie został oszukany. Ludzie tu zostawiają swoje oferty kupna towaru. Zebrane dobra trafiają do mnie. Ja sprzedaję je komu trzeba. Jasne. Czego potrzebujesz? Tak, oczywiście możemy wziąć zlecenia, właśnie mi się o tym przypomniało. Gdy będziesz miał dostateczną ilość towarów z ogłoszenia, zgłoś się do mnie. Dostaniesz zapłatę za swoje trudy. Jasne. I tak, i tutaj z tego co pamiętam mamy te zlecenia tu. Zamówienie kategorii prostej. Zamówienie. Składam zamówienie na trofeum myśliwskie, kły w ilości 8. Dokładnie. I wszystko w takim wypadku, moi drodzy, gra, tylko musimy się nauczyć oczywiście wydobywania dóbr ze zwierząt. I myślę, że możemy to zrobić w kolejnym odcinku. Albo nawet jeszcze dzisiaj, ogólnie po nowym poziomie. Mam coś dla ciebie. Pokaż. Spójrz jeszcze. Tak, oczywiście. Chcę dobić z tobą tak. On ma bardzo dużo bryłek, ma też jakieś listy. Jemu możemy sprzedawać, co nam się żywnie podoba. Na pewno dzbanki nie będą nam potrzebne. No pochodnie to może bym jednak wolała zostawić. Ale tak, musimy przejrzeć. Monety nie pamiętam, czy u kogoś można skupować. Żądła, pazury. Na razie sobie to zostawimy. Te kły też. Jak widzicie, mamy 4, a on chce 8. Tutaj nic, tutaj też nic. Żywności nic, artefakty, magia, pancerz. Tak, możemy sobie sprzedać te gorsze bronie. Tylko że kilof, to ja bym chciała... Fuck, no nie? Handel. Czy ja mu to sprzedałam, czy to... Nie, to poleciało na dół. Dobra, wiecie co? Na razie zostawmy tego gościa w spokoju. Pootwierajmy sobie te kufry, co tutaj są. To jest rzecz bardziej... Dobra, wiecie co? Zapiszemy się tu na górze, żebym nie musiała za dużo wczytywać. Dobra, lewo. Lewo, prawo. Okej, dobra. Tutaj się akurat nic nie zmieniło większego w tym kufrze. Niewykończony miecz, trochę broni. Z tego co mi się kojarzy, to ten kufer jest gorszy. Albo i nie. Tam były dwie skóry cieniostwora. Wow, naprawdę... Naprawdę ładnie było. No dobrze. I co? I tutaj mamy ogarniętą całą tą jaskinkę. Trochę expa. Trochę spraw pozałatwiane. Mam nadzieję, że Mordrak dalej gdzieś tu jest. Tak, jest tutaj na szczęście. Więc nic też nie straciliśmy. Chodźmy. Pozbieramy jeszcze te zioła po drodze. Tam są kolejne też ścierwojady. Nie, naprawdę spoko. Dojdziemy raczej w miarę spokojnie do obozu. No, witam. Okej. Okay. Tutaj pamiętam, że są kretoszczurki, a tego... ścierwojada to kto mi zabił? To niedobrze. Wiecie co? Chodźmy do tych kretoszczurów. Ja sobie dam radę nawet z nimi sama. Może bardziej pojedynczo. Bo ich tam jest na pewno więcej niż dwa, a nie chcę mi się oberwać jakoś bardzo. No są trzy z tego co widzę. Ale łatwiej jest pojedynczo. Ała, paskudo. Nie, są jednak cztery, miałam rację. Specjalizujesz się w zabijaniu kretoszczurów, okej.
To fajnie. Zanim wezmę z nich rzeczy, to jeszcze pójdziemy tutaj. Mamy psiankę, wyszczerbiony topór. No my już mamy lepszą broń od tego topora. Wyszczerbionego. Fajnie, bo jeszcze więcej mięsa, jeszcze więcej wszystkiego, więcej expa przede wszystkim. Będziemy potrzebowali sporo siły, żeby pokonać powiedzmy na przykład ryżowego księcia, dajmy na to. Chodź Mordrak. Tutaj wszystko jest ogarnięte. Nie wiem, czy tutaj nie jest więcej wilków niż jeden. Aktualnie to nie widzę ani jednego. Okej, widzę. Ale widzę, że jest tylko jeden. Gówno prawda, tam są jeszcze. Fuck, nie możemy nic z nich przecież wydobywać. Wiecie co, ja mam łuk. Ile mamy bryłek? 300. To dobrze w sumie. Dobra, bym sobie założyła. Raczej nie trafię z takiej odległości. Szczególnie jak on się będzie ruszał. Dobra, teraz spadamy. Mordrak. Dawaj. Nie wiem, gdzie się zapisałam. O, shit. Dziękuję. Daj mikstury... można nie dawać mikstury prędkości. To naprawdę fajna sprawa. Możemy jeszcze porozmawiać sobie z Aidanem, zanim pójdziemy dalej. Nie wiem, czy ty się fochniesz, jak ja sobie zacznę te towary tutaj zbierać? Chyba nie. Ale lepiej się upewnić. Okej, otwarta na szczęście. Trochę syfu. Aidan? Hello, my friend. Możesz przestać pić? Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Okej, widzę, że ty też możesz mnie nauczyć i wcale nie muszę biegać do Draxa. No łącznie potrzebujemy właśnie 300 bryłek i 4 punkty, więc... Jak tylko wbijemy nowy poziom, a to już naprawdę niedługo, może nawet zanim dotrzemy do nowego obozu, to wtedy będziemy mogli sobie to wydać. Będzie świetnie. Będzie naprawdę świetnie. Super, naprawdę. Okej. Czy tutaj nie było gdzieś jakiegoś goblina? No, właśnie był. Widzę, że Mordrak się na niego rzucił. Tam ktoś strzelał, nie wiem, czy widzieliście. Oczywiście on w sobie nic nie ma, ten goblin. Okej, dwa mi wybił, to super. No, dawaj. Mordrak, idziemy dalej. Tak, tutaj jest nowy gościu. Też go wcześniej tutaj normalnie nie ma. Cześć, Mordrak. Czemu się nie ruszasz? Hello? Widzę, że Mordrak się nam zbagował, to niedobrze. Wiecie co, chyba trzeba będzie go Marvinem odbagować, coś czuję. Albo spróbujemy wczytać grę. Jak się nie odbaguje, to spróbujemy Marvina. Bo to aż dziwne. Dobra. Oh shit, nie odbagował się. Okej. Nie podoba mi się to. Dobra, na razie porozmawiamy może z Talinem. Witaj, jestem zajęty. Okej. Dobrze, skrzynia. Okej, bo to jest ta jedna z tych już głupich skrzynek. Gorzej, że Mordrak mi się nie odbagował. Dobra.
Prawo, fuck. Lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo. Okej, tak po prostu. Dobra, pozwólcie, że się wczytam. To było lewo, lewo, prawo. No, dawaj. Dawaj, gro. Wczytuj się. Gorzej, że Mordrak się zablokował. Nawet Marvin mu nie pomógł. Masakra. Kolejne bryłki do kieszeni. Naprawdę pomocne. No gorzej, że... Naprawdę. A jeśli chciał... Dobra, jeszcze raz. Dobra, przesuniemy go tu. No, dziękuję ci bardzo, gro. Po prostu się gdzieś zblokował na kamieniach, nie? Możemy te ścierwojady jeszcze załatwić? Dobra, załatwię sobie je sama. Moglibyśmy iść na krwiopijce. Bo one są trochę problematyczne. Ale dobra, wszystko w swoim czasie. Spokojnie, nie? Jesteśmy pod nowym obozem, wreszcie. No to jesteś. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Jasne. Mordrak, możemy coś jeszcze? W teorii dalej jesteśmy w drużynie, ale już tak naprawdę to nie. Tak, oczywiście wszyscy mają nas gdzieś, że sobie tutaj chodzimy, to nie jest stary obóz. No dobrze. No to tak, jesteśmy w nowym miejscu. W nowym obozie. Gdybyśmy tak może ominęli Ryżowego Księcia chwilowo, to byłoby super. Chociaż no, noszenie wody... jest dosyć opłacalne, co to znaczy, no, dostalibyśmy za to punkty doświadczenia. Ludzie zawsze gadają. Czy ja mogę tu wejść? Widzę, że gra robi mi na złość. Chcę, żebym przyszła obok Lewusa. Nie ma opcji. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Lewus niech się na razie wypcha. Idziemy na razie w stronę Laresa faktycznie. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Mhm. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. No cóż, Lee był generałem. Haha, spoiler. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę.
Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Przecież Robar nie ma żony. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć Wielką Górę Rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują Rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Jasne. Uważaj na... Super. Zwykły najemnik to mi niepotrzebny, ale mamy pana, który nam zleci nowe zadanko. Witam. Witam, Homer. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Jasne, mamy potrzebne informacje. Mamy pierwsze zadanie z nowego obozu. Szkoda, że one się, wiecie, jakoś tak jak na przykład w Eleksie nie segregują pod tytułem, że mamy właśnie nowy obóz, stary obóz, tylko one są tak wszystkie razem. Przypomniało mi się, że tutaj nie wejdziemy tak prosto. Potrzebujemy spodni Kreta. Ewentualnie robić baga za każdym razem jak wchodzimy, ale to raczej się mija z celem. Więc wiecie co, pójdziemy najpierw do kopalni po spodnie. Nie wiem, czy tam nas po drodze nic nie zabije, bo tam troszeczkę chodzi, troszeczkę takich no zwierzątek niezbyt dobrych. Tutaj będzie osoba, która nas chyba może uczyć jednoręcznej broni i to jest Kord właśnie. Możemy też z nim zagadać. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? Jasne, że może być, ale nie teraz. Chciałam tylko z nim zagadać, zobaczyć, czy to jest wszystko, o czym mogę z nim porozmawiać. Wygląda na to, że tak. Mamy przed sobą poletko ścierwojadów, więc jest świetnie. Weźmiemy sobie je pojedynczo, pozwolicie. Żeby nie sprawiało jakichś większych problemów. I weźmiemy sobie spodnie Kreta. Z tak zwanego kotła. Ała, no cofałam się, Holender. O nie. Dobra. Trochę mi się oberwało, ale to nic. I ostatni pan ścierwojad, dziękuję. Dziękuję bardzo. Po drodze też będziemy mieli kretoszczury, więc tutaj akurat nie ma co się martwić za bardzo. Gorzej może być później. Bo nie wiem, czy tam dalej nie ma jakichś brzytew i tym podobnych stworów, wiecie? Coś mi się kojarzy, że są tutaj pododawane. Natomiast no, kretoszczury to nie jest jakieś wyzwanie. Szczególnie, że specjalizujemy się podobno w zabijaniu kretoszczurów. Będziemy musieli się jakoś ładnie przeprawić tam. Ale damy radę przejść obok tych paskud. To nie pierwszy raz. Pięknie, kolejny poziom. Będzie można sobie teraz nauczyć się wydobywania ze zwierząt. I to naprawdę nam się opłaci nam się to bardzo. Bo ze ścierwojadów są chyba pazury. Nie, tutaj jest wilk normalnie, który się bije z kretoszczurem i zaraz go zagryzie. Dałabym sobie rękę uciąć, że tutaj biegają gorsze paskudy, a nie zwykły wilk z kretoszczurem. Ale może mi się coś przewidziało. Wolę się odsunąć od pana wilka, bo nie umiem się bić jeszcze z wilkami raczej. Natomiast jesteśmy tutaj. Jeszcze tutaj wrócimy. A, gość,
Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Jasne, chcemy się tylko rozejrzeć. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Mhm, jasne. Nie pamiętam, kto nam daje niestety spodnie, więc będziemy musieli pochodzić po wszystkich osobach, które mają imię, ale wydaje mi się, że jakiś gościu na górze nam o tym mówi. Zwykłe krety to mnie nie interesują. Tutaj mamy gościa, z którym można pogadać. Cześć, Okyl. Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle, bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. Kim jesteś? Jestem Okyl. To ja rozkazuję w kotle. Chciałem rzucić okiem na kopalnię. O, chciałeś sobie zrobić mały spacer po kopalni, co? Widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nikt nie może wejść do kopalni bez mojego pozwolenia. I zapamiętaj sobie. Ktokolwiek wejdzie do stróżówki bez mojej zgody, będzie martwym człowiekiem. Muszę już iść. Jasne, my nie potrzebujemy. Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. Czego tu szukasz? Muszę już... My nie potrzebujemy oczywiście pozwolenia, bo nie będziemy wchodzić tam. Hej, ty! Już idę, już. Masz szczęście. Dobra, bo ja potrzebuję... Czy nie było już wyżej piętra, nie? Nie. Potrzebuję typa, który mi da za darmo spodnie, nie? Jest taki typek. I to jest mi właśnie teraz potrzebne. Co ja mogę sobie zrobić zapis, a nie tutaj tak sobie chodzę po prostu. Dobra, wygląda na to, że typ jest na dole. Też cały czas mi się wydawało, że jest wyżej. Krety same, dobra. Sfinej, właśnie chyba ciebie szukam. Albo jeszcze jednego gościa, który tutaj jest. Co chcesz zrobić to z tą bronią, człowieku? Nie chciałam wyjmować tej broni, przepraszam. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie... Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Ale fajnie. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie, tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. Jasne, dziękuję bardzo. I mamy oto strój kopacza. Dobrze. Moment. Strój kopacza, ale rozumiem, że to jest strój kreta i coś się po prostu popsuło. Bo jeżeli to jest strój stricte kopacza, to ja nie chcę. Ale nie, to są raczej odpowiednie spodnie. Dzięki temu powinniśmy móc wejść normalnie do miejsca, gdzie należy wejść. Okej, bo się pogubiłam. Jak się wychodzi stąd? Tam na górze jest wyjście.
Wyjdę tędy? Wyjdę. Albo i nie wyjdę? Dobra, wyjdę. Ogarnęliśmy temat, możemy stąd iść. Raczej już te spodnie są tymi właściwymi. No cóż, będziemy mogli normalnie w takim wypadku wejść sobie do karczmy. Nie wiem, czy ten wilk dalej tu łazi, czy nie. Ale pana kratoszczura chętnie sobie wyklepę. Okej, ten wilk jest tam, dobra. Więc na razie niech sobie tam zostanie. Dajmy mu żyć, dajmy mu spokój. A tymczasem wracamy, idziemy do karczmy. I wtedy zobaczymy, czy coś nam się uda zdziałać. Ogólnie też te spodnie, no możemy je dostać właśnie za darmo, więc mamy dodatkowy jakiś tam pancerz, za który nie trzeba płacić, bo jeżeli byśmy chcieli spodnie kopacza u Fiska, no to musimy za nie zapłacić. A tutaj dostajemy je z buta. I to jest na pewno duży plus. Ojej, dobra. Czy jak tutaj sobie wejdę, to coś tu znajdę? Zawsze mnie to boli, że ten element otoczenia jest bardzo często niezagospodarowany pod żadnym względem. To jest przykre, bo wystarczyłoby tutaj wsadzić coś pokroju, bo ja wiem, jakiegoś obozu myśliwych albo coś w tym stylu, no i wiecie, więcej zwierzyny dorzucić, a nie, że tam kompletnie niczego nie ma. Spróbujemy wejść teraz do karczmy na jeziorze. Zobaczymy, czy nas wpuszczą, bo szczerze mówiąc nie mam pewności teraz, czy to są te odpowiednie spodnie. Ale wydaje mi się, że są. Jak nie, to najwyżej sobie zbogujemy grę. Myślałem, że to się skończyło już. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Jestem kretem. I chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właśnie. Ludzie zawsze gadają. No, dziękuję bardzo. I teraz tak, mamy do pogadania. Tutaj jest właśnie Mordrak, ale tak, Sifer. Już widzę, że ty akurat teraz chlejesz, Mordrak. Dlaczego ja ci dalej mogę dawać mikstury, to ja nie czaję? No dlaczego ty za każdym razem pijesz, jak chcę do ciebie zagadać? Senian, ty to samo? Okej, widzę, że z Ciferem nie mogę gadać. Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Skąd wiesz? Okej, i to tyle? Jak leci? Świetnie. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? Tak długo jak mnie to nie chce się napić. Nie ma nic za darmo. Jasne, sprawdzimy co ma. Fajnie, że można się napić mikstur leczniczych. Dobra, tu jest kret. My pójdziemy sobie tutaj za ladę. Tu jest Jeremiasz. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Jasne, to mamy informację też, fajnie. Możemy wejść wyżej i zobaczyć, czy coś znajdziemy. Zastanawiam się, bo mi chyba dla tego alchemika, którego spotkaliśmy na początku gry, brakuje parę brył, znaczy parę roślinek. Tu możemy pozbierać trochę dziadostwa i w sumie by się przydało. Skoro nikt mnie nie wie za to, że tu jestem, to pokradnijmy tutaj trochę. Dobra. Lewo, fuck. Prawo, prawo. Nie? Prawo, lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. Za pierwszym razem. No, ale czekaj, bo tam jest jeszcze jedna bryłka.
8 bryłek zostawiłam bez sensu. Fajnie, że się udało za pierwszym razem. Nie złamałam żadnego wytrycha. I kolejna skrzyneczka. Prawo, nie. Lewo. Fuck. Lewo, prawo, prawo. Nie. Lewo, prawo, lewo. Fuck. Jeszcze raz. Tam było lewo, prawo, lewo, lewo. No, dawaj, gro, wczytuj się. Dlaczego ona tak długo się wczytuje przy skrzynkach? Już zapomniałam tego kodu przez to wszystko, nie? Było chyba lewo, prawo, lewo, lewo. Nie chciałbym być. Lewo, prawo, lewo, lewo. Tak, dokładnie. Bryłki. Trochę rzeczy. Sporo amfory. Amfory? To bo jest amfora chyba, nie? To białe. Nie, czystego alkoholu sporo. Dobra, tu mamy już ogarniętą też sprawę. Tu jest jeszcze jeden kufer, ale nie wiem, czy Jeremiasz się nie fochnie, że go otwieram. Chyba nie. Lewo. Lewo, prawo, prawo. Nie, lewo, prawo, lewo, lewo. Ryżówka, ryż i czysty alkohol. Sporo czystego alkoholu, bardzo dużo. W sumie mogliśmy iść pogadać z Lewusem, wiecie? Z jednej strony. I tu jest jeszcze Bal Isidro. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Mnie to nie dotyczy. To się już więcej nie powtórzy. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Nigdy. Jasne, pamiętajmy, trzeba go najpierw upić. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie, jakoś sobie poradzę. Zawsze to samo. Pokaż mi... Proszę. Serio? Typie. Czekaj. Lepiej się... Dobra, to się uda, jak zaraz pójdziemy do drugiego bala. Nie pamiętam, jak miał na imię, ale na spokojnie. I teraz tak. Wchodzimy sobie do jaskiń i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Możemy właśnie najpierw iść porozmawiać z tym właśnie balem. Tutaj jest Bal Kagan. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego Bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom Bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych.
porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. W porządku. Dobrze, więc musimy pamiętać, że 10 osób musimy sobie ładnie, pięknie policzyć. Sobie możemy teraz porozdawać ziele. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Świetnie. Kolejny szkodnik, to już będzie drugie. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu... Jasne, to już się panowie powtarzają. Dobra, rozdaliśmy 2 blanty. Szarki chyba nie będzie chciał. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Kiedyś takie sprawy załatwiały. Przydałoby. Dobra, ty masz sporo bryłek. Dobra, rozdałam na razie 2 blanty. Tam na dole panowie raczej będą chcieli. Zawsze to. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Dam ci 10 bryłek rudy. Wracaj, kiedy tylko zechcesz, bracie. Dobra, 3 blanty oddane. Wyglądasz mi na kogoś, a masz je, wrac. Tak, jasne, 4. Pozwólcie, że będę to przeklikiwać raczej już. Wyglądasz mi na kogoś, a masz je, wrac. 5. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, masz. Zajrzyj do mnie. 6. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Pogadajmy lepiej. Jasne, 10 punktów, ale to może nie teraz. Najpierw chcę się nauczyć wydobywania ze zwierząt. I trofeów. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, ma... Zajrz... Dobra, to 7 było. Wyglądasz mi na kogoś... 8. Jeszcze 2 panów potrzebuję. Dobra, widzę, że ci już w ogóle też palą, nie? Okej, muszę zejść niżej do nich. Przecież mam jeszcze blanty chyba, nie? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jezu, no przestaniecie. Może. Wyglądasz mi na kogo? A masz wrac. Dobra, chyba 9. Dawaj, szkodniku. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No dawaj. Okej, z tobą widzę, że nie mogę. Tu jest wilk, nie chcę na razie z nim gadać. Tu jest też szkodnik. Mam przy... Jasne, zajrz. Jasne, i to chyba wszystko. Spróbujemy jeszcze raz rozdać. Chcesz to... Gdzie? Tak, już rozdaliśmy całe ziółko. Tu jest bacz, może za chwilę. Tu jest jeszcze clean. Hej, ty. Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Okej, dobra, Clean, poczekaj sobie tam na chwilę, dobra? Moi drodzy, myślę, że za chwilę zakończymy sobie ten odcinek, tylko oddamy Kaganowi zadanie. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Wiecie co, weźmiemy może te zwoje. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Jakie zaklęcia zawierają? Uderzenie wiatru, urok, telekinezę, pirokinezę i sen. Możesz sobie wybrać 3 z nich. Wezmę te zwoje z zaklęciami. Mądra decyzja. Wybierz 3. Okej, to weźmiemy sobie na pewno sen, telekinezę. Nie wiem, na czym polega pirokineza. Więc wiecie co, sprawdzę sobie na szybko, zanim jeszcze zakończymy odcinek. Do czego służy pirokineza, bo szczerze mówiąc nie wiem. Pirokineza. Zobaczmy to.
polega na podwyższeniu temperatury celu zaklęcia, podpaleniu od środka i sparaliżowaniu. Dobra, wziąłem pirokinezę. To już trzy. Wykorzystaj je rozsądnie. Jasne, dziękuję bardzo. I co, moi drodzy, myślę, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy udało się sporo zrobić. No, dotarliśmy do nowego obozu, rozwiązaliśmy już pierwsze zadanie tutaj. A nawet bym powiedziała, że no powoli już porozmawialiśmy z wszystkimi ludźmi w tym obozie, więc zostało nam dosłownie tylko parę osób. Został nam na pewno właśnie Clean, Buster, Wilk, Mac Kronos nam został, który tam chodzi, Gorn, no i ogólnie też Lares, który jest tam. Więc moi drodzy, myślę, że kończymy na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to łapa w górę, sub z dzwonem, komentarz jakiś miły. Może jakiś z jakimiś podpowiedziami, co byście chcieli zobaczyć jako kolejną rzecz, co powinnam zrobić, jakieś podpowiedzi na aktualny etap gry. No i co? Lecę montować do kolejnego materiału. Trzymajcie się i cześć!